Witam wszystkich w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy niedzielę, 17 marca. Godzina 8. Wczoraj tu dojechałem na parking w Niemczech. Przed Hamburgiem. Niedawno wstałem. Jak możecie zauważyć, w nocy był przymrozek. Jeszcze rosa jest. Zamarznięte wszystko. Ale słoneczko świeci, będzie ciepły dzień dzisiaj. Zastanawiam się, co by dzisiaj porobić, może gdzieś pójść na spacer. Mamy automaty do ładowania samochodów. Godzina 12:30. Idę się przejść. Rezerwat przyrody. Ptaszki śpiewają, cisza, spokój, natura. Tu mamy takie drzewo pochylone. Prawdopodobnie po burzy przewróciło się. Idę zobaczyć, jest jakieś jezioro. Jezioro z kąpieliskiem i wybiegiem dla psów. Już jakieś ławki widzę. Jezioro ogrodzone. Zobaczymy. Tak jak mówiłem, dziś niedziela. Nie ma co robić. Ludzie spacerują. Są drzewka posadzone, drzewa z tabliczkami. Co to za drzewa? Jest to jezioro. Przejdę sobie dookoła. Może mi się uda bliżej dojść do niego. Może jakieś rybki pływają, zobaczymy. Tu jest furtka, ale zamknięta. Nie ma co siedzieć w kabinie. Dzień wolny. Ładna pogoda, trzeba korzystać, pozwiedzać. Jeszcze trochę czasu i się zacznie lato. Jak będę jeździł na Włochy albo gdzieś, Austria, może też w Niemczech, będzie czas wolny, to oczywiście można będzie się kąpać w jeziorach, w rzekach. O, tu już płotu nie ma. Przejdę sobie dookoła to jezioro i będę wracał. Tak ono wygląda. Płynie tutaj zielonego, nie wiem co to jest.